Szpital Wojewódzki w Suwałkach oddał właśnie do użytku pacjentek zmodernizowany blok porodowy. We wtorek odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi. Pierwsze rodzące pojawią się za tydzień. Inwestycja niemal w całości, bo aż w 87%, wykonana została za środki unijne z programu transgranicznego wspólnie z Litwą. Mimo dużych nakładów finansowych nie na wszystko wystarczyło pieniędzy. Na razie na dzień dzisiejszy będzie wyposażenie to, które było częściowo, dokupimy może z własnych środków. Będziemy pomału sobie sukcesywnie to uzupełniać, natomiast już ta infrastruktura jest. Na odnowienie sali porodowej położne, pielęgniarki, lekarze, ginekolodzy i ordynator czekali co najmniej kilkanaście lat. Jak tylko przyjechaliśmy do pracy, to był 85 rok, to ta porodówka była piękna. Naprawdę była piękna, nowoczesna, na owe czasy. No ale lata płynęły, prawda, i już po 10-15 latach to żeśmy zaczęli zauważać, że to nie jest to, co powinno być. No oczywiście monity były cały czas i próby, no z dyrekcji różnych, dyrektorów mieliśmy, no sporo przez te lata. Pewno wszyscy mieli gdzieś tam w głowie, żeby tą porodówkę tutaj jakoś zmienić, ale nigdy się jakoś nie składało, był zawsze jakiś tam kłopot, nie? Już były przymiarki, potem to wszystko upadało, no, a myśmy te 1000 porodów musieli tu obsługiwać w tym starym, już takim zapyziałym trochę miejscu. Co to było? No było strasznie gorąco, były niesamowite przy upałach, tutaj można było po prostu oszaleć, tak było źle pracować, nie mówiąc jak czuły się rodzące. Wreszcie pacjentki i personel medyczny będą mieli wymarzone warunki do pobytu. To jest sala porodów rodzinnych pierwsza, przygotowana także dla przyjmowania pacjentek niepełnosprawnych. Jest przygotowana łazienka specjalnie. Teraz dotarliśmy, mamy wszystkie, spełniamy standardy europejskie. Jest poczekalnia dla męża czy rodziny. Każda sala porodowa posiada osobną łazienkę, czego nam wcześniej bardzo brakowało. Także możemy porody prowadzić aktywnie, włączać różne metody łagodzenia bólu porodowego, korzystając właśnie tak samo z łazienek, których wcześniej no niestety nie było. Pierwsza sala, największa sala porodów rodzinnych. Wszystkie sale nasze, mamy je 4, przystosowane są do porodów rodzinnych. Ta jest salą największą. Jedna z sal przystosowana jest do ścisłego nadzoru dla pacjentek wymagających intensywnej opieki. Blok porodowy dysponuje 3 nowoczesnymi łóżkami. Potrzebne nam jest jeszcze jedno. Praktycznie chcielibyśmy wyposażyć tą 4 salę intensywnego nadzoru w nowy sprzęt. Mamy już, to już są na to środki, tak jak pan dyrektor powiedział, będzie centralny monitoring, co jest dla nas bardzo ważne. Będzie polegał na tym, że będzie podgląd na wszystkie aparaty KTG działające na poszczególnych salach, dlatego że w tej chwili każda sala jest oddzielnie. Chcemy maksymalnie zapewnić intymność dla pacjentek, jednocześnie czuwając nad nimi w każdej minucie porodu. Zrealizowanego już od kilku lat pakietu małego dziecka zmodernizowano pediatrię i neonatologię. Wkrótce, o czym zapewnił podczas dzisiejszego otwarcia dyrektor placówki Adam Szałanda, rozpoczną się remonty oddziałów położniczego i ginekologicznego.